Proszę. Proszę o uzasadnienie, szanowni państwo. Oprócz tego, że pan radny zgłosił zmianę, ja również zastosuję Wysokiej Rady. Bardzo proszę o ciszę. Ja również zgodą Wysokiej Rady chciałbym zaproponować zmianę porządkową polegającą na prowadzeniu projektu uchwały w punkcie 5.10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Włoszczowa udziału prawa własności w nieruchomości położonej w Górze Rolnej oraz dodania nowego punktu, punktu numer 6. W związku ze zmianami numeracji pozostałych punktów ulega zmianie brzmi punkt 7 sprawy różne, punkt 8 zamknięcie obrad. Szanowni państwo, podaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. To znaczy to jest zmiana porządku obrad na razie. Później będziemy głosować na stanowisku. Szanowni państwo, stwierdzam, że nowy porządek obrad został podjęty. Jednogłośnie. Kolejnym punktem obrad jest przyjęcie protokołu 59 sesji. Wysoka Rado, protokół 59 sesji Rady Miejskiej 8 kadencji z dnia 21 grudnia 2023 roku pozostało do oglądu w Biurze Rady Miejskiej. Każdy radny miał możliwość zapoznania się i wniesienia uwag. Do chwili rozpoczęcia obrad nie otrzymałem żadnych uwag co do treści protokołu. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić uwagi do protokołu w tej chwili? Proszę zatem, skoro nie wnosicie państwo żadnych uwag, to przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu 59 sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Stwierdzam, iż protokół z 59 sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, a mianowicie informacji burmistrza w realizacji uchwał z 59 sesji Rady Miejskiej w Włoszczowie. Panie burmistrzu, zapraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, pozwolę sobie przedstawić informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Włoszczowie podjętych na 59 sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku. Na 59 sesji podjęto 10 uchwał, które zostały udostępnione w Rady Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa. Ponadto w dniu 21 grudnia 2023 roku dwie uchwały przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. A w dniu 22 grudnia 2023 roku 5 uchwał Wojewody Świętokrzyskiemu i 5 uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej. W wykonaniu przez burmistrza gminy Włoszczowa podlegało 10 uchwał. Uchwała w sprawie przyjęcia na 2024 rok planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Włoszczowa oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania będzie przyznawane. Została przekazana do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Włoszczowa. Dyrektorzy szkół i przedszkoli od dnia wejścia w życie uchwały zobowiązani są do realizacji planu dofinansowania i zgłaszania ewentualnych zmian w tym zakresie. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania pogrzebów przez gminę Włoszczowa. W ramach wykonania uchwały podpisana została umowa na realizację usług pogrzebowych z firmą Centrum Pogrzebowe Okęgnicy. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030. Program realizowany jest od 1 stycznia bieżącego roku. W miesiącu styczniu lutym powołano 7 grup roboczych, które podjęły działania na rzecz rodzin, w których wystąpiło zjawisko przemocy. Pozostałe zadania będą realizowane zgodnie z założonym celami programu. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w okresie od 1 stycznia bieżącego roku do 31 grudnia 2025 roku.
W ramach realizacji programu podpisano porozumienie w sprawie prowadzenia zajęć siedlicowych dla dzieci w szkole podstawowej w Czarcy, w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie, w Zespole Placówek Oświatowych w Burzowie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Mostrzowie. W dniu 10 stycznia bieżącego roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy Mostrzowa zleconych do realizacji organizacji pozarządowych oraz podmiotom wymienionym w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 8 lutego bieżącego roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotację 6 podmiotom na realizację zadań publicznych. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Łuszczowie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Łuszczowie. W ramach realizacji uchwały zarządzeniem nr 5324 z dnia 10 stycznia bieżącego roku powołano 12 członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łuszczowie. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 1 lutego bieżącego roku. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Mostrzowa na lata 2023-2037. Zmiany wynikające z uchwały wprowadzono do ewidencji księgowej urzędu. Uchwała przekazana jednostkom organizacyjną gminy. Uchwała o zmianach stanowi podstawę do zasięgania zobowiązań w ramach na zadania wieloletnie zawarte w załączniku nr 2 pod nazwą PK Przedsięwzięć do WPF. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mostrzowa na 2023 rok. Zmiany wynikające z uchwały wprowadzono do planu finansowego Urzędu Gminy. Uchwałę przekazano do jednostek organizacyjnych, których zmiany dotyczyły. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku pod pozycją 5215. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mostrzowa na lata 2024-2037. Uchwała stanowi podstawę do zasięgania zobowiązań w 2024 roku oraz latach następnych. Uchwałę przekazano do jednostek organizacyjnych gminy oraz Wydziału Urzędu i wprowadzono do ewidencji księgowej. Na podstawie uchwały upoważniono także dyrektorów jednostek do zasięgania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostki oraz zobowiązań wieloletnich do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mostrzowa na 2024 rok. Zgodnie z artykułem 249 ustawy o finansach publicznych przekazano do jednostek organizacyjnych informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji oraz wpłat do budżetu na bieżący rok celem dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej. Uchwałę wprowadzono do ewidencji księgowej. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku pod pozycją 5256. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łuszczowskiemu. Na podstawie uchwały zostanie udzielona pomoc finansowa w 2024 roku w łącznej kwocie 1 363 310 zł na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Mostrzowa. W dniu 18 stycznia 2024 roku podpisano umowę dotacji, na podstawie których przekazana zostanie pomoc finansowa dla powiatu mostrzowskiego. W okresie między sesjami Pojmierz Gminy Mostrzowa wydał 31 zarządzeń dotyczących funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Kolejny punkt w sprawie podjęcia uchwał. Szanowni Radni, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem otrzymaliście w przesłanych materiałach. Uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach stałej Komisji Rady Miejskiej w dniu wczorajszym. Uchwały poddawane będą pod głosowanie w kolejności wymienionej w porządku obrad. Jako pierwsza uchwała przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łuszczowie na 2024 rok. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały z pominięciem podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2024 rok. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plany pracy stałej Komisji Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2024 rok. I tak, punkt pierwszy.
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. Punkt 2. Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Punkt 3. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 2. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. Paragraf 4. Zatwierdza się plan pracy Komisji Doraźnej do spraw kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminy Włoszczowa na 2024 rok stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym poszczególnych komisji. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Szanowni Państwo, radni stwierdzą, iż uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu obszaru chronionego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem odczytam treść uchwały z pominięciem podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz zabezpieczeniu obszaru chronionego. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Włoszczowa w wysokości. Pierwsze. 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. Punkt 2. 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa strażaka ratownika OSP w zabezpieczeniu obszaru chronionego określonego w powiatowym planie ratowniczym. Punkt 3. 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaka ratownika OSP w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. Punkt 4. 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału kandydata na strażaka ratownika OSP w szkoleniu pożarniczym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Włoszczowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 39/272/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2022 roku, pozycja 850. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż zgodnie z artykułem 25a ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W związku z tym radny Robert Sulika nie bierze udziału w głosowaniu. Pozostali jak najbardziej. Bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Bielniowi. Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej, tam mamy uchwałę z dnia 28 lutego, nie 30 stycznia, jak mieliśmy przedstawione. To jest uchwała z 28 lutego 2024. W kwestii formalnej, bo mamy tak materiał od 30. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Stwierdzam, iż jedna osoba się wstrzymała, 12 radnych jest za, uchwała została podjęta.
kolejna uchwała w sprawie, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszczowa na lata 2024-2037. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie tej uchwały? Nie słyszę, zatem odczytam też uchwały z pominięciem podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Włoszczowa na lata 2024-2037. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 59 przez 394 przez 23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszczowa na lata 2024-2037 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Głuszczowa na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć gminy Głuszczowa stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszczowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Głuszczowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuszczowa na 2024 rok. Szanowni Państwo, z uwagi na obszerny tekst, a przede wszystkim olbrzymią ilość liczb, które trudno będzie zapamiętać, uchwała była wczoraj oczywiście szczegółowo omawiana. Prosiłbym szanownych radnych o zwolnienie mnie z obowiązku czytania treści. Czy zgadzacie się Państwo? Cieszę się niezmiernie. Zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o ciśnięcie stosownego przycisku. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Zatem odczytam treść projektu uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Rada Miejska we Włoszczowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania. Punkt 1. W zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług. Przedsiębiorca powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony do świadczenia usług. Pojazd przeznaczony do świadczenia usług winien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd przeznaczony do świadczenia usług powinien być oznakowany w sposób widoczny, czytelny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługę poprzez podanie nazwy firmy, adresu i numeru telefonu komórkowego. Pojazdy przeznaczone do świadczenia usług powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usług. Punkt 2. W zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej. Baza transportowa powinna znajdować się w takiej lokalizacji od miejsca świadczenia usług, która gwarantuje terminowe ich wykonanie, a korzystanie z niej nie stanowi uciążliwości oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem bazy w celu parkowania pojazdów.
Teren bazy powinien stanowić pogodzony, utwardzony grunt, zabezpieczony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów. Na terenie bazy powinno znajdować się zaplecze techniczne, umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji naprawy pojazdów, mycia i dezynfekcji, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. Punkt 3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami. A. Opróżnianie zbiorników wysokopływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków nie powinno powodować zanieczyszczenia miejsc odbioru, nadmiernego hałasu oraz stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi podczas wykonywania usług. Miejsca zanieczyszczone w czasie świadczenia usług winny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane. Transport nieczystości ciekły powinien odbywać się w sposób niepowodujący zanieczyszczenia trasy przewozu oraz powierzchni gruntów i wód. Miejsca zanieczyszczone podczas transportu nieczystości ciekłych winny być niezwłocznie oczyszczone. Po zakończeniu świadczenia usługi pojazdy winny podlegać myciu i dezynfekcji. Paragraf 2. Przedsiębiorstwa powinien dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 roku, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 1716 w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych i rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, dziennik urzędowy z 2002 roku, numer 193, pozycja 1617. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Boszczowa. Paragraf 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 8/129/16 Rady Miejskiej we Boszczowie z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opóźnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gminy Boszczowa na 2024 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, a ja kolejny raz zapytam, czy mogę skorzystać z ulgi. Jeśli chodzi o czytanie, ponieważ mam bardzo obszerny tekst tej uchwały. Czy Państwo się zgadzacie? Tak. Dziękuję uprzejmie. Zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały. Przystąpienia gminy Boszczowa do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem odczytam treść uchwały z pominięciem podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Boszczowie z dnia 28 lutego 2024 w sprawie przystąpienia gminy Boszczowa do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Boszczowa do realizacji rządowego programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Paragraf 2. Realizatorem programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Włoszczowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy zatem do głosowania. Bardzo proszę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.
kolejny projekt uchwały, przystąpienia gminy Włoszczowa do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem odczytam też uchwały z pojęcia podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia gminy Włoszczowa do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Włoszczowa do realizacji rządowego programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Paragraf 2. Realizatorem programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, edycja 2024, jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Włoszczowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego wymiaru, zakresu i sposobu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu pobierania opłat, przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług oraz rozszerzonego katalogu osób, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? A ja chciałem zapewnić, że to już jest ostatnia uchwała, o którą proszę, abym nie czytał tekstu, ponieważ jest to bardzo, bardzo obszerny tekst. Czy Państwo się zgadzacie? Tak. Dziękuję ślicznie. Zatem przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, iż uchwała została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie. Mamy przed sobą ostatnią uchwałę, projekt. A mianowicie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz gminy Włoszczowa udziału prawa własności nieruchomości położonej w Kurzelowie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem odczytam też uchwały z pominięciem podstawy prawnej i uzasadnienia. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Włoszczowa udziału prawa własności z nieruchomości położonej w Kurzelowie. Uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Włoszczowa udziału prawa własności wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Kurzelu, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, składającej się z działek numer 977 o powierzchni 0,46 hektara i numer 981/4 o powierzchni 0,06 hektara, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Włoszczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1W30496/3 oraz 1/4 części nieruchomości położonych w miejscowości Kurzelów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, składające się z działki numer 981/3 o powierzchni 0,05 hektara, na której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1W30 28300/1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Włoszczowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wciśnięcie stosowanego przycisku. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Na tym zakończyliśmy procedowanie uchwał. Przechodzimy do punktu 6 wprowadzonego na początku, a mianowicie stanowisko Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w zakresie, w sprawie nadzoru w zakresie funkcjonowania punktu zbiórki i przeładunku materiałów utylizacyjnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Każdy otrzymał. Tak, ale jakby Pan Przewodniczący był uprzejmy przeczytać tekst. Dobrze, czyli odczytać, tak? No, za 5 minut. Szanowni Państwo, odczytam teraz stanowisko Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie nadzoru w zakresie funkcjonowania punktu zbiórki i przeładunku materiałów utylizacyjnych. Rada Miejska we Włoszczowie wzywa starostę włoszczowskiego jako zwierzchnika służb i inspekcji stanowiących powiatową administrację zespoloną. Punkt pierwszy. Do podjęcia konkretnych działań związanych z funkcjonowaniem punktu zbiórki i przeładunku materiałów utylizacyjnych w Włoszczowie przy ulicy Przedwolskiej 87. Punkt 2. Oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i wynikach koordynowania działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz Nadzoru Budowlanego oraz innych służb i organów administracji celem wyeliminowania ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców i środowiska. Mieszkańcy gminy podejmują liczne działania w zakresie wyeliminowania tej działalności wpływającej na środowisko naturalne oraz na ich zdrowie i jakość życia. Kompetencje w zakresie eliminacji ewentualnych zagrożeń posiada starosta włoszczowski jako zwierzchnik służb i inspekcji stanowiących powiatową administrację zespoloną. Brak kompleksowej i rzetelnej informacji o działaniach administracji rządowej i powiatowej administracji zespolonej w sprawie funkcjonowania punktu zbiórki i przeładunku materiałów utylizacyjnych skutkuje narastaniem uzasadnionego niepokoju społecznego. O zamierzeniach lub kierunkach działań podjętych przez właściwe służby nie są informowane także organy gminy. Wzbudza to zaniepokojenie wśród radnych. Brak konkretnych danych nie pozwala na odniesienie się do wniosków i postulatów mieszkańców kierowanych do radnych gminy, a także uniemożliwia zapoznanie się z całym kształtem uwarunkowań związanych z prowadzeniem dotychczasowej działalności zbiórki i przeładunku materiałów utylizacyjnych nieakceptowanych przez mieszkańców. Punkt pozyskania i przeładunku surowców utylizacyjnych stanowi działalność nadzorowaną, o której mowa w artykule 1 podpunkt 1 litera o ustawy z 11.03.2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną jest zobowiązany spełnić wymagania określone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zapewnić wymogi lokalizacyjne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne. Powiatowy lekarz weterynarii stwierdza w drodze decyzji administracyjnej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia danego rodzaju działalności. W związku z podjęciem przez powiatowego inspektora nadzoru czynności administracyjnych sprawdzających pismo znak NB.501.12.2023 z dnia 11 grudnia 2023, których celem będzie ustalenie legalności budynków usytuowanych na działce we Włoszczowie przy ulicy Przedwolskiej 87, prosimy w imieniu mieszkańców o wyjaśnienie, czy, a jeżeli tak, to który z organów administracji będzie weryfikował spełnienie wymogów weterynaryjnych, w szczególności w świetle pierwsze. Postanowienia znak NB.5141.1.4.2023 z dnia 12 grudnia 2023 wydanego przez powiatowego inspektora nadzoru wstrzymującego użytkowanie budynku gospodarczego w nawiesie magazynowego o wymiarach w rzucie około 5,20 m na 7,80 m. Punkt 2. Decyzji znak NB.5144.1.2.2024 z dnia 12 lutego 2024 wydanego przez powiatowy inspektora nadzoru nakazującej wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku o wymiarach w rzucie około 4,3 m na 5,8 m. 3.
petycji NT.5144.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru nakazującej wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku o wymiarach w rzucie około 13,6 m na 14,8 m. Organ Inspekcji Weterynaryjnej może w oparciu o wyniki kontroli nadzoru budowlanego i ocenę stopnia zagrożenia wydać decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień lub decyzję zakazującą prowadzenia tej działalności. Oznacza to konieczność podjęcia działań o charakterze koordynacyjnym, do podjęcia których uprawniony jest starosta włoszczowski. Niniejsze stanowisko przekazane zostanie do pierwsze starosty włoszczowskiego celem podjęcia stosownych działań, do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach do wiadomości, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie do wiadomości, Powiatowy Lekarz Weterynarii do wiadomości, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna do wiadomości. Podpisani radni Rady Miejskiej w Włoszczowie. Szanowni Państwo, odczytałem tekst, wszyscy słyszeli. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść? Bardzo proszę, Pani Ania Naszczyk. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja tylko się chcę odnieść do tej decyzji. Stanowisko na pewno jest zasadne i na pewno jest słuszne. Jednak ja bym chciała się odnieść do takich kwestii. Bardzo nie lubię, kiedy w ostatniej chwili otrzymuję takie stanowiska. Jest tutaj stanowisko miejskie. Dlaczego wczoraj na komisji nie zostało, albo mogliśmy się spotkać po południu, czy wcześniej wspólnie, jako radni i takie stanowisko właśnie wypracować. Ja nie miałam udziału w tych pracach, więc ja mam po prostu o to żal. Czy zostałam pominięta. Natomiast nadal uważam, że stanowisko jest owszem słuszne. Nie znam tutaj dokładnie tych postanowień, ponieważ nie zdążyłam się z nimi zapoznać. Po prostu ich nie znam. A ja należę do osób, która się uczy całe życie, bo nie jestem alkoholowego i staram się na przykład zaglądać do różnych rzeczy, których nie rozumiem, albo pytam się osób, które mogą mi na takie pytania odpowiedzieć. Więc o to mam po prostu pretensje. Nie lubię takich rzeczy. Jeżeli już, to powinno być to zrobione dużo wcześniej. Nie pracowałam nad tym stanowiskiem. Co nie znaczy, że stanowisko nie jest słuszne. Natomiast nie zapoznałam się z nim dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Pan radny Turczyński, bardzo proszę o wciśnięcie. Sądzę, że stanowisko zaproponowane w Radzie Miejskiej do przegłosowania powinno być wcześniej w sposób odpowiedzialny przedyskutowane, dopracowane. Nie powinno być robione w taki sposób, że jeden z kolegów radnych w trakcie sesji to stanowisko rozdaje. Nikt z nas nie jest dokładnie zorientowany. Można byłoby pewnie to uzasadnione w sposób lepszy napisać. Też uważam, że podjęcie stanowiska w tej sprawie nie jest niczym złym i możemy takie działania podjąć. Natomiast zdecydowanie w sposób bardziej elegancki można było tutaj zaprosić pana starostę, poprosić go o wyjaśnienie. Jeżeli obydwa urzędy mają współpracować, a powinny współpracować w tak ważnej dla mieszkańców sprawie, to powinniśmy dążyć do tego, żeby było to w taki sposób przejrzysty, elegancki, a nie było nacechowane polityką miesiąc przed wyborami. Dużo czasu wcześniej na załatwienie tych spraw. Ja będę głosował za tym stanowiskiem, ale nie taka forma, nie powinna się tego robić w taki sposób, tak uważam. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Wolański.
Proszę Państwa, stanowisko Rady to jest tylko stanowisko. To wypłynęło od grupy radnych, zostało przygotowane i jeśli na przykład w powiecie podejmowano stanowiska, Rada podejmowała stanowiska, nie zapraszamy nikogo z gminy na to, żeby przyjść i wytłumaczyć pewne rzeczy. Myśmy też nie sądzili, że będzie tu konieczna obecność Pana Starosty, żeby podjąć takie stanowisko. Uważamy, że to jest nasza kompetencja i możemy takie stanowisko podjąć. A co do tego, czy można by było napisać lepiej, pewnie zawsze można coś zrobić lepiej, ale można również zrobić gorzej. Konsultowaliśmy pewne rzeczy, żeby ono było zgodne z prawdą i prawem, więc nie sądzę, żeby to były jakieś błędy merytoryczne. A co do tego, że nie wszyscy byli radni powiadomieni, no pewnie nie byli wszyscy powiadomieni. Myśmy to pracowali nad tym w małej grupie, powiem szczerze, potem się ta grupa rano jakby troszkę powiększała. Nie jest to nic złego. Pewne sprawy, które ustalamy w grupach jakby radnych, no nie są ze wszystkimi zawsze konsultowane, a nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z polityką. Walczymy o to samo wszyscy, żeby ten punkt, czy w ogóle związane z tym punktem jakieś działania, no nie miały miejsca, tak? Jeśli nie odpowiada to warunkom sanitarnym, nie odpowiada to wykorzystaniu budynków w odpowiednim celu, które tam istnieją, to doprowadźmy wszyscy do tego, żeby się tego smogu, że tak powiem, pozbyć. Nie na złość przedsiębiorcy, tylko po prostu z prawnych aspektów, które wynikają z tego, a narzędzia do tego, tak jak to jest napisane w tym stanowisku, no ma Pan Starosta głównie i nie tylko Pan Starosta, ale jako administracja zespolona powinien to nadzorować i my chcemy po prostu mieć tę informację i chcemy wiedzieć, co zostało w tej sprawie zrobione i takie jest nasze stanowisko. Cieszę się, że Państwo jesteście, będziecie również głosować za nim, bo myślę, że to wszyscy w mieście są poparliby takie stanowisko, żeby tego punktu nie było, żeby się dało prawnie sprawę załatwić. A narzędzia prawne, tak jak powiedziałem, napisaliśmy tutaj w tym, należą do Pana Starosty. Dziękuję. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Ja się podobam, iż to stanowisko powstało w sposób spontaniczny. I ono było dopracowywane, to nie było tak, że od razu się pojawił jakiś tam tekst. My po prostu żeśmy uważali, że mieszkańcy, szczególnie osiedla Ural, zapłacili słono za te lata dotychczasowe, bo do tej pory nikt jak gdyby nie zauważał tego problemu i nagle ten problem powstał wczoraj, w cudzysłowie mówiąc. Dlatego też my jesteśmy zobowiązani jako w imieniu mieszkańców takie stanowisko, tak żeśmy uznali, żeby takie stanowisko po prostu podjąć. Stanowisko Rady Miejskiej skierowane jest do podmiotów, które posiadają kompetencje i narzędzia, co jest niezwykle ważne w mojej wypowiedzi. Dlatego też oczekujemy konkretnych decyzji i działań w tym zakresie. Stanowisko zostanie wysłane zgodnie z tym, co przeczytałem, do 5 instytucji. Kolega Turczyński, tak? Pan Radny Turczyński już udzielam głos. Panie Przewodniczący, ja powiem w taki sposób, że uważam stabilnie, jeśli wypracowujemy jakieś stanowisko, wczoraj były komisje, nie powinniśmy takich rzeczy robić w tajemnicy, w małych grupkach, jeżeli robimy taką wrzutkę na wszystkim, to powinniśmy mieć wszyscy wpływ na to, co jest w nich napisane, bo nie trzyma się do całości, co tutaj Państwo mówicie, że to były grupy radnych, że było opracowane w jakimś mniejszym stopniu, później w coraz mniejszym. No, od wczoraj minęło 24 godziny, no raczej na prędce to stanowisko przyjmowane. Ale tak jak powiedziałem, mieszkańcy nas osądzą już na moment naszych działań. Myślę, że widzą, że tutaj no, proszę, to nie jest tak jak to było. Bardzo proszę, pani radna Waszyk. Szanowny panie przewodniczący, jeżeli to powstało tak na spontanie, no to naprawdę jest to przykre.
bo to nie jest spontan, to jest kilka lat. Jeżeli nas tak spontanicznie powstało, no to już w krótkim czasie. No, no przykro mi bardzo, no ale to no nie tak się powinno robić. Panie Janowicz, do tamtego jedno, to stanowisko jest zbiorem faktów. To nie jest nic wymyślane czy proponowane komuś. To jest pewne podsumowanie i odczuć mieszkańców, jak również tego, co się już wydarzyło w postaci kontroli. My żeśmy tutaj nie wymyślili wielu rzeczy, niemniej jednak uważamy, że musimy wywrzeć presję w imieniu mieszkańców i własnym na te organa, które są tu wymienione. I robimy to. Gdybyśmy tego nie zrobili, mógłby ktoś do nas mieć pretensję, że jest bezczynność w tym temacie. Także ja bym się nie czekał jakichś tematów, że to wczoraj czy przedwczoraj. Jest dobra wola i chcemy mieszkańcom maksymalnie pomóc i robimy to na bazie tego stanowiska. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Szanowni Państwo, sprawa różna. Ale sprawa różna. My tutaj jako Rada stanowisko zajmujemy, bo to jest stanowisko Rady. Bardzo proszę, Pan Radny Kuczyński. Panie Przewodniczący, jakiś czas temu na sesji mieszkańcy w podobnych sytuacjach mogli zabierać głos, kiedy uchwała czy stanowisko było podejmowane, dopuszczał Pan do głosu. Jeżeli mamy, tak wydaje mi się, przedstawiciela ze starostwa, tak? Przedstawiciela ze starostwa, to sądzę, że powinny mieć możliwość wypowiedzenia się teraz, przed podjęciem tego stanowiska, a nie po fakcie. Być może czegoś nowego się dowiemy i wpłynie to na naszą decyzję. Panie Radny, Rada ma się wypowiedzieć na temat stanowiska, bo to jest stanowisko Rady. Starostwo dostanie nasze stanowisko i do niego się odniesie na piśmie. Jeśli przedstawiciel starostwa będzie chciał zabrać głos, udzielę w sprawach różnych. Szanowni Państwo, przejdziemy do głosowania nad tym stanowiskiem, aby stało się zadość. Bardzo proszę o wciśnięcie stosownego przycisku. Szanowni Państwo, 12 głosami za, 1 wstrzymującym się. Stwierdzam, iż Rada przyjęła stanowisko przedstawione przeze mnie. W sprawie nadzoru w zakresie funkcjonowania punktu zbiórki i przeładunku materiału utylizacyjnego. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do spraw różnych. Ja na początku skorzystam z przywileju. Chciałbym poinformować Państwa w sprawie zmian w podziale gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania postanowieniem nr 95 przez 2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach propozycją 3 dnia 12 lutego 2024 w sprawie zmian w podziale gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania. Dokonano zmian w podziale gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania. I tak. Punkt pierwszy. Dzieli się stały obwód głosowania nr 11 poprzez włączenie z jego granic miejscowości Gościęci, Silpia Duża, w nawiasie wieś Silpia Duża, wieś Silpia Mała. 2. Tworzy się stały obwód głosowania nr 13 z granicami obwodu głosowania Gościęcin, Silpia Duża, w nawiasie wieś Silpia Duża, wieś Silpia Mała oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Miejskiej w Gościęcinie, Gościęcin 58A, 28100 Włoszczowa. To była informacja, którą należało odczytać. Przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w temacie spraw różnych zabrać głos? Zaznaczam, że mówię to do wszystkich, że kolejność jest taka, że radni są jako pierwsi, później jak już wypowiedzą się, będę udzielał głosu pozostałym osobom. Pani Anna, tak? Właśnie. Pani Ania była pierwsza. Tak, no jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym się odnieść i cieszę się bardzo i myślę, że się cieszymy tutaj wszyscy mieszkańcy,
że pan burmistrz otrzymał laur samorządowca dla najbardziej zasłużonych w województwie świętokrzyskim. Po raz pierwszy taka akcja została uskuteczniona w naszym województwie i na pewno po raz pierwszy najbardziej zasłużony na rzecz małej ojczyzny. Jednak ja przy tej okazji mam takie pytanie do pana burmistrza, czy by był pan uprzejmy w udzielił wypowiedzi. Czy za udział w tej gali jest zapłacona, czy będzie zapłacona jakaś kwota pieniężna z tego tytułu? Dziękuję. Rozumiem, że pani Monka się orzecznik drzewa. Jest pan to proszę o przyjęcie. Przycisk proszę. Proszę będzie się Panie Przewodniczący, Radna. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach jest zawsze obwarowany przygotowaniem gali. Natomiast nie jest to zapłata za tytuł. W żaden sposób. Po prostu media mają prawo przyznawania różnych tytułów. Organizowane mają różnych plebiscytów, co robią. A jeżeli chodzi o nasze kontakty z EHEM, to my w tej chwili mamy taką umowę, gdzie korzystamy z bardzo dużych rabatów na wszystko to, co zamieszczamy w tych gazetach, łącznie z ogłoszeniami. Także proszę nie sugerować, że tytuł panu burmistrzowi został kupiony. Tylko została zorganizowana gala, a zorganizowanie gali są zupełnie inne formy. Ja nic nie sobie proszę mi tutaj. Ja tylko pytam. Udzielam głosu radnemu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, szanowny kolega radny, szanowni radni, panie burmistrzu. Ja mam takie tytułem takie przypominajki na tydzień wyglądy, tytułem naszego spotkania ubiegłotygodniowego. Otóż wszyscy wiemy o przyznaniu środków finansowych na drogi w Niemczech. I tam w naszej rozmowie powstał taki pomysł, żeby te drogi, ten zakres tych dróg, jaki będziemy składać do, że tak powiem, do pytania przetargowego, był jakiś. Potem został on rozszerzony o w przypadku prawidłowego odwodnienia drog. I ja tutaj sugerowałem i prosiłem, i o to proszę ponownie, o to, żeby te procesy rozpoczęły się jak najszybciej. Chodzi mi o już spowodowanie wykupu albo nabycia nieruchomości, która rozwiąże problem odnowienia tego odcinka drogi, ponieważ jeśli chcemy to zrobić racjonalnie, zgodnie z wydatkami, tak, żeby było racjonalne, to musi to być w mojej opinii robione równocześnie, żeby zdążyć, jak sprzęt już będzie na miejscu, żeby mógł kontynuować tą pracę. I tutaj konieczne jest spotkanie właśnie z właścicielem tej nieruchomości, takie finalne, ponieważ to też będzie trwało, różnego rodzaju odpisy też będą trwałe i tak, żebyśmy się mogli zgrać, że tak powiem, z tą inwestycją i tym osobom, które dobrowolnie, jak przypominam, oddały te tereny pod tą inwestycję, żeby miały też zapewnioną tą drogę. Druga rzecz, jeśli chodzi o Żąbiec i o tutaj pani Tomek, która jest poinformowana w tej kwestii, chodzi o schody, które, że tak powiem, kolokwialnie się spadają. W tamtym roku mieszkańcy o powadze tego problemu wypowiedzieli się, przekazując znaczne środki Funduszu Sołeckiego. I teraz było w tamtym roku była odpowiedź, że zostanie wyceniona ta inwestycja. Czy została już wyceniona, czy ktoś to skosztorysował, czy może skosztorysował też wykonanie obudki w okolicy, żeby nie zalewał piwnic.
A jeśli to problem gdzie indziej, to żeby był wyjaśniony. I kolejną rzecz, ostatnią już obiecuję, wykorzystując obecną sobie za moim udziałem, chciałem zapytać, w jakiej formie będzie wykonany brak na etap przedszkolu teraz, w budynku naszym, gminnym przedszkolu, w gminnym przedszkolu w Kubuchatek. Tam była mowa takiej rozbieżności, tutaj byśmy rozmawiali o dachu, o tworzeniu tego, co jest, tutaj pan Sołtys wspominał o dachu kopertowym. Także chciałbym to wyjaśnić, żeby w sensie rzędu wyjaśnić to, jak ten proces ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy może ktoś odpowie, czy tak ja? Pan ja proszę, chciałbym być. Tak. Bardzo proszę, tak. Panie Przewodniczący. Proszę. Nie działa. Dobra, ja teraz i uprzejmie. Panie Przewodniczący, Zakarowa, Szanowni Państwo. Ja się odniosę może do słów pani radnej odnośnie Laura Świętokrzyskiego i do innych wcześniejszych rekomendantów, które otrzymywaliśmy do różnych. Powiem tak, takie informacje otrzymujemy z zewnątrz, choćby nawet ranking ostatni, który można powiedzieć, że Szczoła zajęła pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim na gminę Dobra Życia. Ranking urozmawiany na podstawie 66 wskaźników, opracowany przez instytuty badawcze, przez naukowców. Badamy różne aspekty, różne obszary. Podobnie ostatni ranking, jeżeli chodzi o prawa są pochwalne również zburzenie gminy, pozyskanie środków zewnętrznych i tak dalej, tak dalej. Polecam lekturę, skoro pani chce, że tak powiem, co ciężkiego jest, że tak powiem, to szeroki materiał. Można zapoznać się z tymi wskaźnikami i ocenić wtedy, jeżeli chodzi o sytuację i gospodarczo-społeczną, jak i również finansową naszej gminy. Podobnie i ostatni ranking, który był ogłoszony też przez inne, że tak powiem, media, czasopisma, niezależne, nie kupowane, można naprawdę dużo ciekawych rzeczy zobaczyć, zapoznać się i może też zrozumieć. Pan radny Szczepański, droga jest do ulicy, tak jak pani Michale rozmawialiśmy, naturalnie, że najpierw trzeba przystąpić do prac geodezyjnych, że tak powiem, zorganizować to odpowiednie, o którym mówiliśmy, czy tym krótkim się pod lasem. I wydaje mi się, że jeżeli nie będzie na przeszkodzie żadnych przeszkód natury prawnej w zakresie geodezyjnym, na pewno nam się to, że tak powiem, uda zrobić. Jeżeli chodzi o Żąbiec, Schody Świetlicy, szanowni państwo, to jest taki proces, że tak powiem, naturalny, że schody, które są położone płytki, no to one, że tak powiem, często odpadają. Mamy zabezpieczone środki na ten cel, jak również odwodnienie, jak pan naczelnik mnie poinformował i w tym roku będzie to zrealizowane. Natomiast, szanowni państwo, nie chciałbym tutaj podchodzić do tego, gdybyśmy położyli jakiś chiński granit szeroki na tych schodach, no to później mogą być, tak to powiem, przedmiotem różnych zainteresowań. Natomiast, no położymy gres, a żony później odpadną, no to trudno. Dalej, no, Cybola Wiśniowa. Tak, rozmawialiśmy pani Michale z panią naczelnik, tak będzie położone w formie styropapy, czyli paski zabezpieczone z wypuszczonymi zymsami, aby również to nie kolidowało, jeżeli chodzi o zacinanie i orientowanie również w zakresie będzie zrobione. Ponieważ jeżeli chodzi o położenie dachu kopertowego w formie wieści dachowej, związane jest to oczywiście prawda, z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i tak dalej, czyli na drodze konstrukcji również przykrycia właśnie dachowej. Skoro jestem przy głosie, panie przewodniczący, również chciałbym zwrócić uwagę zgodnie z obecności państwa radnych, państwa sołtysów, jak również mam możliwość przekazu medialnego. Chciałbym poinformować, że w gminie Boszczowa nie ma oszczędności na świetle. Światło nie jest wyłączane i zawsze czy zdecydować pewne informacje prawdziwe, rozpowszechniane. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli jest sytuacja tego rodzaju, że ktoś z mieszkańców sołtysów, rady, zauważy, że nie świeci się lampa, nie świeci się jakiś odcinek, czy wezmany obwód, proszę o szybkie, pilne interwencje. Ja takie zgłoszenie otrzymuję od radnych, od sołtysów. Sam jednokrotnie w godzinie 22 zgłaszam do kierownika generału, pana Jarka Jędrycha. Dlatego prosiłbym również o ogłaszanie tak,
takich, że tak powiem, potrzeb, konieczność. Naturalnie jest, mówiąc potocznie, językiem elektryka, wybije bezpiecznik, linka się zawiesi, prawda, czołgu, prawda, gdzie wsiądzie, trzeba podjechać i włączyć. Natomiast światło, bo sobie nie uszczyła, nie jest wyłączane od końca wakacji. To samo, szanowni Państwo, proszę, jeżeli chodzi o śmieci, jeżeli ktoś zauważy jakieś śmieci, czy na terenie miasta, czy na terenie lasów, czy działek innych, jakieś wysypiska dzikie, proszę o poinformowanie mnie, proszę o poinformowanie właściwego pracownika Urzędu Gminy i zgłaszanie takie rzeczy niejednokrotnie na zgłoszenie radnych, sołtysów. Takie działania były przeprowadzane na terenie naszej gminy. Jeszcze wracając do światła, pragnę przypomnieć i zwrócić uwagę dla tych, którzy nie wiedzą, że na całej ulicy Partyzantów, ulicy Sienkiewicza, ulicy Wschodniej, innych ulicach światła te ciemne, bo jakby to były ciemne światła, nie były widoczne, nie były, że tak powiem, bezpieczne. Dzisiaj są zamieszczone energooszczędne, LED-owe, na pewno są łatwiej, że tak powiem, na pewno są bezpieczniejsze i dają, że tak powiem, większy promień na powierzchni ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie pasów, o tym, o czym wczoraj była podobno rozmowa na komisji, pochylimy się nad tym tematem. Również są oczywiście pozyskane środków zewnętrznych, tak jak to było realizowane w wielu przypadkach, gdzie możemy zainstalować instalację ostrzegawczą i myślę, że na pewno to zrealizujemy. Przychylam się pod tym tutaj adresem, który był przed nami skierowany. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, pragnę poinformować, że wczoraj jesteśmy po otwarciu ofert przetargowych na dwa bardzo ważne zadania na terenie naszej gminy, które będą realizowane w ramach budżetu 2024. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Jędrzejowską, tutaj bardzo dobra informacja. Najniższa oferta jest poniżej tej, którą zabezpieczyliśmy w budżecie na 2024. Podobna sytuacja jest z adaptacją budynku szkoły podstawowej w Łachowie na żłobek samorządowy. Również oferta jest dużo niższa od tej, którą zabezpieczyliśmy, najniższa oferta oczywiście, od tej, którą zabezpieczyliśmy w budżecie gminy Włoszczowa. Pragnę również poinformować, że te dwa przedsięwzięcia, zarówno przebudowa ulicy Jędrzejowskiej, jak i samorządowego żłobka, który tam powstanie, czyli budynku szkoły w Łachowie, obydwa zadania są z dofinansowania zewnętrznego. Dziękuję uprzejmie. Panie Burmistrzu, skorzystam, że Pan tutaj jest obok mnie. W imieniu Rady chciałbym Panu bardzo serdecznie pogratulować tak zaszczytnego opóźnienia, które Pan wczoraj otrzymał. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja powiem tak. Samorząd to nie burmistrz, to nie rada. Proszę się tym uważać. Przede wszystkim samorząd to mieszkańcy, to ludzie, to przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy, którzy płacą podatki, to organizacje pozarządowe, to sołtysi. To, szanowni Państwo, my jest na wielka wspólnota. Dlatego te wszelkie nagrody, te wszelkie wyróżnienia, które są dedykowane, myślę, że są one również efektem tej pracy, którą realizowaliśmy w ostatnich latach. Każdy może mieć swój punkt widzenia i swoją ocenę w tym zakresie. Cytując klasyka, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I moim zdaniem, szanowni Państwo, to pokazuje, prawda, że jakość życia w naszej gminie z roku na rok się ulepszyła, za co jestem wdzięczny przede wszystkim mieszkańcom. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby? Ja mogę. A ja naciskam, co nie działa, to nie przyjdzie. Pan Romanie, tu polecam. Już. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie staróżnych? Bardzo proszę, pan radny Sylwius. Proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, zaproszeni goście. Ja na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do sprawy farmy Kilu. Jak państwo pamiętacie, chyba to było na listopadowej sesji naszej Rady Miejskiej, zaapelowałem do inwestora o to, aby wycofał się z tej inwestycji, bo z tej pierwszej inwestycji, czyli budowy właśnie zakładu. No i okazało się, że akurat właśnie ten mój apel
okazał się skuteczny, bo 10 stycznia inwestor się wycofał. Nie kryję, że mam taką osobistą satysfakcję z tego powodu. To jest jedna rzecz. Chociaż zdaję oczywiście sobie sprawę, że wiele innych jeszcze działań i czynników spowodowało to, a przede wszystkim protest mieszkańców, że inwestor zachował się tak, a nie inaczej. Zachował się tak, jak powinien. I teraz, szanowni państwo, jeszcze teraz chciałem się odnieść do tego punktu odbioru z partii, nie zakładu. Powiem w ten sposób. Będę konsekwentny w swoim działaniu. Ponownie zwracam się tym razem o to, żeby inwestor, w tym przypadku Hartwig, zrezygnował, sam wycofał się z tej inwestycji. Ja nie wyobrażam sobie osobiście, żebym prowadził inwestycje i przedsięwzięcie na terenie danego miasta, środowiska, w którym nikt mnie nie akceptuje i nikt mnie nie chce. I uważam, że byłoby to naprawdę wskazane. Byłoby to takie zachowanie przyzwoite, jak to mówił kiedyś klasyk, profesor Bartoszewski. Po prostu zachować się powinien właśnie inwestor przyzwoicie. I również zrezygnować z funkcjonowania punktu odbioru partii. I to byłoby najlepsze rozwiązanie sytuacji. A teraz jeszcze odnośnie kilka spraw, które zgłaszali do mnie mieszkańcy. Dwie dotyczą osiedla Armii Krajowej. Od dłuższego czasu mam monity i głosy mieszkańców dotyczące niebezpiecznego przejścia na odcinku drogi przy wjeździe na osiedle Armii Krajowej, przy wjeździe z ulicy Biskupa Jaworskiego. Chodzi o ten odcinek drogi, który graniczy z budynkiem sądu i prokuratury. Otóż tam nie ma chodnika. Dla mnie sprawa wydaje się bardzo dziwna, że w okresie, kiedy był budowany sąd i prokuratura, wybudowali 30 metrów od strony południowej chodnika, dalej nie ma kontynuacji tego chodnika. Sprawa jest o tyle ważna, bo to jest trakt bardzo licznie uczęszczany. Tam przemieszczają się, no wiadomo, mieszkańcy, ale przede wszystkim tutaj chodzi także o dzieci, które właśnie zdążają do szkoły właśnie tą drogą. Zarówno do Staszica, czy mniejsze dzieci do szkoły podstawowej numer 2 na Różanej. Ten chodnik w moim odczuciu jest tam niezbędny, dlatego że z konieczności po prostu muszą korzystać z jezdni, a jest tam wzmożony ruch na osiedlu. Dlatego uważam, że tam ten chodnik powinien być. Jeszcze raz wrócę do tego tematu. Dziwne jest, że nie ma przedłużenia tego chodnika wtedy. Tutaj chodzi dosłownie, szanowni państwo, o 66 metrów. I teraz tak, grunt, czy pas gruntu, ten, o którym mówię, na którym mógłby powstać ten chodnik, należy, jest własnością sądu. Dlatego, panie burmistrzu, mam serdeczną prośbę, aby przekazać tą moją interpelację do prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie. Myślę, że stać jest ich na to, żeby, bo to będzie ich gestii, moim zdaniem, żeby wybudować kawałek tego chodnika dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tam przemierzających właśnie tą drogę. Liczą na to mieszkańcy osiedla Armii Krajowej, że sąd rejonowy, prezes sądu po prostu załatwią pozytywnie tę kwestię. To jest pierwsza sprawa. Nie jest jeszcze znika. I druga, związana z osiedlem Armii Krajowej. Tam od strony północnej, ja zresztą to postulowałem wcześniej w interpelacjach, zainstalowane zostało nowe oświetlenie LED-owe Armii Krajowej.
Nowe oświetlenie jest również przy bloku numer 3, bardzo ładnie. Dziękowałem, jeszcze raz dziękuję panie burmistrzu za to. Natomiast przy bloku numer 1 i przy bloku numer 2, tam jest w tej chwili 6 lamp oświetleniowych. One pamiętają czasy budowy osiedla, czyli mają około 35 lat. Jedna z nich nie funkcjonuje, wcale nie świeci, druga od czasu do czasu z przerwami, natomiast pozostałe dają bardzo słabe światło mizerne. Krótko mówiąc, jest tam bardzo ciemno. I dlatego bardzo bym prosił, aby uwzględnić w tym planie doświetlenia miasta właśnie wymianę oświetlenia przy bloku numer 1 i 2 na osiedlu Armii Krajowej. I teraz tak, dwie sprawy jeszcze dotyczące ulicy Sportowej. Nie było okazji i chciałem naprawdę serdecznie podziękować wszystkim służbom na czele z panem burmistrzem za to, że no, wreszcie jest wykonana ta droga na ulicy Sportowej od strony działek. Jest również oświetlenie. Ale to jeszcze nie koniec spraw, dlatego że od strony północnej ulicy Sportowej no niestety jest kawałek drogi no na odcinku około 82 metrów, dokładnie 82,5 metra, tak jak z panią naczelnik myśmy ustalili. Jest tam droga no, szutrowa tak zwana, czyli tam wykonana właśnie ze żwiru, z kamienia i niestety po takiej pogodzie deszczowej ona po prostu jest w fatalnym stanie. Chciałem zaznaczyć, że jest to ciąg komunikacyjny pieszy, bardzo ważny, dlatego że tak, po pierwsze służy on mieszkańcom rozrastającego się osiedla domów jednorodzinnych, to raz. Dwa, korzystają pacjenci z przychodni nowo otwartej zdrowia, no i wreszcie przecież jeszcze jest jeszcze kompleks ogródków działkowych. I tym traktem po prostu no, bardzo dużo ludzi się przemieszcza, no i te warunki tam przejścia są no, bardzo niekomfortowe. Bardzo bym prosił, żeby ten kawałek 82 metrów, żeby wykonać nawierzchnię asfaltową, to by załatwiało sprawę. No i oczywiście od razu także oświetlenie, ponieważ na tym odcinku, jak również na odcinku ulicy Sportowej od strony zachodniej, nie ma oświetlenia. Z mojego rozeznania trochę chodzę po Włoszczowie, wynika i wygląda na to, że jest to już, wygląda na to, że jest to jedyna ulica, jedyna na szczęście, jedyna ulica we Włoszczowie, która nie jest oświetlona. Bardzo proszę o uwzględnienie tego. I już ostatnia sprawa, szanowni państwo. I ostatnia sprawa jest taka. Bardzo bym prosił, aby w ramach przeglądu ubytków, które powstają w drogach po okresie zimowym, bardzo proszę o uwzględnienie i naprawę dwóch ubytków nawierzchni asfaltowej na ulicy Żeromskiego przy posesjach 15A i przy posesji 15B. I jeszcze jedna prośba, bo akurat korzystam z tego, że jest pan komendant. Myślę, że może być przydatny w tej sprawie. Otóż to się zdarza często, ale dzisiaj idąc na sesję, cała ulica Żeromskiego aż do Domu Kultury, tam od strony przychodni jak się jedzie, jest cała zabrudzona błotem. Ono pochodzi z transportu samochodów, które budują w tej chwili farmę fotowoltaiczną. Po prostu cała jest zawrócona. Może pan komendant byłby uprzejmy zwrócić swoim służbom na to uwagę, bo chyba na to są odpowiednie paragrafy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Radny. Ja doceniam Pana troskę i składane wnioski, interpelacje. Jest Pan bardzo aktywnym radnym. Jak większość z Państwa radnych, czy zgłasza to tutaj na sesji, na komisjach, czy podczas spotkań ze mną,
Natomiast, Szanowni Państwo, ja bym prosił, żeby takie interpelacje składane były na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo jest Pan bardzo aktywny, radny, tak powiedziałem wcześniej, ale w statystykach później, że tak powiem, Pan wypada słabo, a niestety są osoby, które takie statystyki prowadzą. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mogę zaprosić? Nie. No może lekkie adwokatem tego, co Pan Burmistrz powiedział. Proszę wcisnąć. Panie Przewodniczący, tak, może tam. O, dziękuję. Panie Burmistrzu, oczywiście, że tak. Będą one w formie pisemnej, są tu przygotowane tutaj w tej teczce i będą przekazane. To po pierwsze, a po drugie, skoro mnie Pan Burmistrz wywołał do tablicy w ten sposób, to powiem, bo przeglądałem Facebooka, nie ja jestem autorem, nie jestem autorem tego wpisu na facebookowym profilu i tam ja wygląda, że jestem najaktywniejszym, bo mam najwięcej interpelacji. Także no tak to wygląda. Panie Romanie, dziękuję bardzo. Panie Romanie, już. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie spraw różnych? Jeszcze, panie radny. Ja już wrócę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak. Bardzo proszę, pan radny Jeroen, dalej. Dziękuję bardzo. Obiecuję, że na pewno nie będę tak długo zabierał głos. Ale korzystając tylko, że jest pan komendant straży pożarnej, chciałbym w imieniu mówić Państwu ulicy Góra podziękować za usunięcie rozlewiska wodnego, które tam powstało. Naprawdę bezpiecznie teraz się zrobiło. A tutaj przy okazji miałbym prośbę, wiem, że już prace zostały poczynione odnośnie odwodnienia tego kawałka ulicy. I jeszcze jedno pytanie mam takie, na jakim etapie jest remont, budowa wodociągu na ulicy Konopnickiej, jak również ulicy Konopnickiej. Mówię, takie pytania nadają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o pytanie pana Gieronia, czy ktoś z Państwa się do tego odniesie, może pan dyrektor? Ale odnoszę wodociągu, czy znaczy tam? Z informacji, które mam, będzie tam budowany wodociąg, a na którym prawdopodobnie jest już zezwolenie budowane. I później na jakim etapie to jest, czy będzie? Kiedy, jakie jest prace z budową drogi konopnickiej? Już od... Najprawdopodobniej, ponieważ jest to krótki odcinek, będzie to wykonywane przez spółkę własnym sumptem. Natomiast jest, o czym Pan chyba też już wie, no ale to nie wszyscy muszą wiedzieć, jest umowa podpisana na wykonanie dokumentacji i dokumentacja ma być przygotowana na koniec marca. Jeśli faktycznie będzie tak przygotowana z przedmiarami, z kosztorysami, ślepymi przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, będzie też ogłoszony na nią przetarg i realizacja w roku bieżącym, tak jak zgodnie z budżetem. Panie Burmistrzu, z odpowiednimi służbami zakres sprzątania tego naszego miasta w rynku i uliczkach wokół rynku, żebyśmy no, załatwili ten problem raz na zawsze, bo ja to już powtarzam od kilku lat, o tym, że w weekendy ten nasz rynek jest po prostu zaśmiecony. I no, przydałoby się, żeby ktoś o to zadbał. Mamy na względzie to, że jesteśmy miejscem przyjaznym, tak, nasza gmina, więc zadbajmy o naszą stolicę, czyli o tą naszą Włoszczowę i o ten rynek, żeby w sobotę rano i w niedzielę rano nie było tam no, masy śmieci po odrzutami. Ja rozumiem, że ptaki radzą również dobrze
z tym, żeby wyrzucać te śmieci z kosza, ale tam obok jest tego dużo i to śmieci, które pochodzą z różnych miejsc. Była mowa o tym również, że wyrzucają te śmieci mieszkańcy, bo mieszkańcy, którzy tam gdzieś w okolicy mieszkają i ludzie, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, no trzeba by to po prostu załatwić. No, raz na zawsze pozbyć się tego problemu, bo to jest istotna sprawa. I mam jeszcze sprawę, bo mówiłem o tym już wcześniej, o tym przełomie takim, który jest obok Floriana na ulicy Kucocińskiego, gdzie była wykonywana studzienka taka zlewowa i tam jest do tego momentu była zrobiona droga przez starostwo. I ten przełom został i to już jest, ja o tym mówiłem i pisaliśmy na ten temat i rozmawialiśmy na ten temat już kilka razy i ten przełom nadal istnieje i teraz po zimie zaczęły się tam robić ubytki, jeszcze za chwilę zrobi się naprawdę dziura tam i będzie nieprzyjemnie dla kierowców. Już jest źle, bo jest tam, bo jest po prostu, no, bo jest dobry. I jeszcze jedna rzecz, tak jak prosiłem kiedyś już o to, żeby oczyścić chodnik na ulicy Partyzantów, bo w niektórych miejscach w ciągu tej ulicy no po prostu ma szerokość 50-60 cm, a więc skądinąd, że on tam ma ponad 2 metry, ale jest tak zarośnięty i tak zasypany ziemią, że może teraz przy porządkach wiosennych przydałoby się go oczyścić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Sprawa różnych? Nie słyszę. Jeszcze. Muszę powiedzieć. Nie, ostatnie jedno zdanie. Tak. Wyjął mi Pan słów. Tak. Nie, bo ja tylko, bo Panie Burmistrzu, bo na moje Pan Burmistrz nie odpowiedział, jakby był Pan przejął. Bo ja tam kilka na piśmie. No, dziękuję. Wszystko jest pod kontrolą. Bardzo proszę, Pan Kierczyński. Panie Przewodniczący, ja zapraszam o tym przedstawicielu starostwa, na tym zapomnę, że Pan Czekasz do głosu gotowy. Cały czas pamiętam i cały czas przypominam, że pierwszeństwo w sprawach różnych ma Rada Miejska. Dlatego pytam, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Czy już nie ma chętnych? Bardzo proszę, na mównicę, bardzo proszę przedstawiciela starostwa powiatowego. Proszę się przedstawić. Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Nazywam się Cezary Nowak, jestem sekretarzem powiatu. Zostałem zobowiązany przez Pana Starostę do przedstawienia kilku informacji w zakresie działań starostwa, właśnie punktów pozyskiwania już ładunku odpadów utylizacyjnych. I nie zamierzam odnosić się do przyjętego przez Radę Miejską stanowiska, ponieważ nie znam ich treści, bo to po prostu niepoważne z mojej strony. Natomiast jeżeli chodzi o, zresztą widziałem tylko chyba ostatnie dwa akapity wyświetlane na ekranie. Natomiast jeżeli chodzi o, postaram się krótko, dostosuję się do konwencji, jaka tu na sesji panuje i postaram się w miarę zwięźle i krótko. Jeżeli chodzi o tak zwaną administrację zespoloną, to ona dziś, przynajmniej w zakresie inspekcji powiatowych, jest chyba tylko z nazwy. O ile w początkach powiatu rzeczywiście zarówno inspekcja weterynaryjna, sanitarna, jak i nadzoru budowlanego były wprost powiązane i w dużym zakresie zależne od powiatu i od starosty, na dziś w zakresie budżetu w zasadzie została tylko inspekcja nadzoru budowlanego, natomiast w zakresie jakby koordynacji to starosta ma jedynie kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania szefów tych inspekcji na szczeblu powiatowym. I należy to jednoznacznie oddzielić od nadzoru merytorycznego. Nadzór merytoryczny w każdej z tych inspekcji sprawuje wojewódzki inspektor, czy wojewódzki lekarz weterynarii, czy wojewódzki inspektor sanitarny, czy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Natomiast starosta ma oczywiście możliwość z ustawy o samorządzie powiatowym współdziałania ze służbami, instytucjami i strażami w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Taka komisja jest powołana. Co prawda inspekcja weterynaryjna, sanitarna i nadzoru budowlanego nie wchodzą wprost z ustawy do skład tej komisji, natomiast mogą brać udział w jej posiedzeniach i tak się w naszym powiecie dzieje. Korzystając właśnie z tych uprawnień, jeżeli chodzi, już przechodzimy do tej naszej sprawy, która jest była przedmiotem apelu czy stanowiska, starosta, korzystając z tego przepisu, żąda od powiatowego lekarza weterynarii, pani Pauliny Wipiury, przedstawienia bieżących informacji na temat działań, jakie podejmuje inspekcja odnośnie, bo na dziś mamy temat zamknięty jakby budowy nowego zakładu, natomiast punkt formalnie funkcjonuje. Jeżeli chodzi konkretnie już o korespondencję, będę mówił z głowy, więc no też proszę wybaczyć, może nie będzie zawsze precyzyjny, ale w tym roku, o ile dobrze pamiętam, już do powiatowego lekarza weterynarii były wystosowane 4 pisma z oczekiwaniem przedstawienia zakresu efektów postępowania, jakie przed lekarzem się toczy. Ponieważ odpowiedzi, które otrzymywaliśmy od powiatowego lekarza weterynarii, nie były dla nas satysfakcjonujące. Część Państwa na pewno je zna, one są zamieszczane na stronie starostwa. W poniedziałek została podjęta próba zorganizowania spotkania, w którym miał uczestniczyć właśnie powiatowy lekarz weterynarii, sanepid i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Niestety na tym spotkaniu nie stawiła się pani lekarz weterynarii. W związku z tym przedstawiam tylko krótkie pismo, że do czasu zakończenia postępowania nie może nam udzielić pełnej informacji. Nie wiemy na dziś, my jako powiat, nie wiemy na podstawie jakiego artykułu toczy się postępowanie przed powiatowym lekarzem weterynarii. Widziałem ostatnią stronę tego stanowiska i tam był akapit poświęcony możliwościom, jakie ma, przynajmniej dobrze pamiętam, możliwościom, jakie ma powiatowy lekarz weterynarii. I tu chyba jesteśmy zgodni, że ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, konkretnie z artykułu 8, powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość, tam są 3 możliwości określone, zawiesić działalność zakładu zatwierdzonego, wycofać zatwierdzenie, bądź też zobowiązać zakład do usunięcia nieprawidłowości. Jak wszyscy wiemy, stosowne inspekcje, czyli Inspekcja Nadzoru Budowlanego i Inspekcja Ochrony Środowiska stwierdziły szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego zakładu. Powiatowy lekarz weterynarii jest w posiadaniu ustaleń z tych kontroli. Oczekujemy, że jakieś stanowisko, jakieś będzie finał tego toczonego postępowania. Natomiast no, na dziś nie wiemy, ponieważ na spotkaniu, które było w poniedziałek, nie było nikogo z weterynarii. Zostało wystosowane pismo do zwierzchnika służbowego, pani lekarz, czyli doktora Konopki, wojewódzkiego lekarza weterynarii, z prośbą o interwencję w tej sprawie. Wojewódzki lekarz weterynarii sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad powiatowymi lekarzami weterynarii. Chyba tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy, nasze stanowisko jest też po to, aby pomóc panu staroście wzmocnić ten głos ludzi i instytucji regionu, żeby zmobilizować po prostu firmę, albo żeby zaniechała tej działalności istniejącą, albo po prostu... Najlepiej, żeby sama zrozumiała. Pan radny Łotański, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana sekretarza jeszcze.
Kiedy możemy się spodziewać takiej odpowiedzi od wojewódzkiego lekarza weterynarii? Kiedy taka interwencja nastąpi i kiedy będziemy znać skutki tego, tej kontroli i wynik tej kontroli? Czy to jest określone, to jest jakoś w prawie, czy kiedy, na ile trzeba czekać na taką odpowiedź od zwierzchnika powiatowego lekarza weterynarii? Kiedy nam może odpowiedzieć, czy to jest jakoś zaznaczone w prawie, czy to 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, jak to działa? Ja tylko odpowiem jedno panu radnemu, że my myślimy właśnie nasze stanowisko i niejako obligujemy do odpowiedzi, ale bardzo proszę. Może pan sekretarz zna, wie, jak to działa. Panie Darku. Proszę włączyć. Dobrze, ja chciałem jeszcze dać pytanie następne do pana Cezarego i dlatego chciałem, żeby jednocześnie panie radny, no trudno powiedzieć. Nasze stanowisko wyszło w poniedziałek, poszło pocztą elektroniczną, więc w poniedziałek wojewódzki lekarz je otrzyma. Natomiast no, żaden przepis nie stanowi. Możemy się tu posiłkować, chociaż to nie jest postępowanie administracyjne, terminem miesięcznym. Ja uważam, że powinna być odpowiedź niezwłocznie. No, jeżeli w krótkim okresie nie będzie, na pewno będziemy interweniować. A tu proszę zaczekać, panie sekretarzu, kolega radny zapytał coś. Dziękuję bardzo. Panie Cezary, nasze pytanie, nasze stanowisko jest z tego powodu nawet, że mieszkańcy tutaj do nas przychodzą, tutaj do nas apelują o to, o pomoc w tym zakresie. Ja na pewno do was też przychodzą, na pewno też, ale u nas jakąś taką agresją. To nie, my robimy wszystko, żeby nie było tego punktu, nie było tego smrodu we Włoszczowie. To jest jedna rzecz. Tak jak pan wcześniej powiedział, wy macie możliwość poproszenia tej instytucji, znaczy powiatowego lekarza weterynarii, czy na ZUR budowlany macie możliwość. My nie mamy tej możliwości. Do nas mówią nie przyjść, bo z jakiej racji? Do nas nie, a do nas ludzie przychodzą, żebyśmy odpowiedzieli w tym zakresie. Nie mamy możliwości zamknięcia tego punktu na Także dziękuję bardzo. I dlatego ten apel proszę. Jeszcze raz, panie Darku, ja rozumiem, do nas też przychodzą. Też robimy co możemy. Myślę, że to wszyscy chyba na tej sali mają podobne stanowisko co do samego funkcjonowania. Natomiast tak jak mówię, do stanowiska nie będę się odnosił w żaden sposób. Nie znam, po prostu nie znam jego treści. Przepraszam bardzo. Ja proszę bardzo. To dużo formalnie myślałem, jak będzie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Już nie, tak? Czy ktoś z państwa na sali chce zabrać głos? Bardzo proszę, pani dyrektor Masarowiec. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja tylko w ramach takiej krótkiej informacji, korzystając z tego, że Państwo radni są oraz Państwo z sołtysi, że w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 stycznia trwa nabór na dodatek osłonowy. Nabór ten trwa do końca kwietnia. Niektórzy mieszkańcy, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, ale mieszkańcy mogą pytać, co to jest ten dodatek osłonowy. Jest to dodatek, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych, więc chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli. Na ten moment wnioski złożyło około 500 osób, ale ponad 500, jeśli to sprawdzałam. Do 30 kwietnia można u nas jeszcze składać takie wnioski. Może powiem, jaka jest kwota. Jest to świadczenie jednorazowe. Jeżeli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe i dochód 1500 na osobę w rodzinie lub 2000 w gospodarstwie, 228 zł wychodzi, tak wynosi taki dodatek. A jeżeli jest to rodzina, w której jest 6 osób i więcej, taka rodzina może otrzymać 822 zł jednorazowo. Wypłaty będą
ośrodek będzie wypłacać do 30 czerwca 2024 roku. Także proszę przekazywać też mieszkańcom i oczywiście też proszę... Czy są pytania jakieś do panu dyrektor? Nie, bardzo proszę. Ja też się spotkałem, że mieszkańcy mnie zapytali, czy można byłoby Pani bardzo to na stronie internetowej jakieś wrzucić jako świeżo, tak jest, tak? Tak, już ta informacja była umieszczona na stronie Urzędu Gminy i na naszej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej również jest na bieżąco. Wniosek można pobrać. W pokoju numer 7 w Ośrodku Pomocy Społecznej składa się ten wniosek. Czy ktoś z Państwa chciałby jakąś informację uzyskać, jak Pani dyrektor? Nie. To dziękuję Pani bardzo. Czy ktoś z Państwa zaproszonych gości, ewentualnie obecny tutaj? Bardzo proszę, Pan Sołtys z Woli Wiśniowej. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, bo wczoraj oglądałem reportaż. Bardzo dziękujemy za wypowiedź, ale chciałbym się dowiedzieć, jak daleka droga jest przejęcia tej drogi. Bardzo cieszyło się, ucieszyliśmy się wczorajszą wypowiedzią. I dziękuję za Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak założyliśmy w budżecie Gminy Moszczon na rok 2024, zakładając środki pewne już, że tak powiem, na realizację tego zadania, dlatego się dowiedzieliśmy, że ta droga była wyremontowana. Rozmawiałem się z pracownikiem, wczoraj wystąpił z wnioskiem do PKP, jeżeli chodzi o, że tak powiem, ustalenie tych granic. Także proces geodezyjny, można powiedzieć, jest na ukończeniu, ale żeby to sfinalizować oczywiście po zakończeniu tego procesu geodezyjnego, niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego, czyli w formie przyjęcia tej nieruchomości od PKP na rzecz gminy. Jeżeli będziemy pełnoprawnymi właścicielami, czyli po podpisaniu aktu notarialnego, ulica Śląska wtedy, że tak powiem, będzie gminna, drogą gminną i wtedy możemy przystąpić do procesu inwestycyjnego, czyli prawda, realizacji naprawy tej drogi. Mam nadzieję, że będzie wymiar wątpliwości już szybko, ponieważ to, co najgorsze, czyli te 4 lata, można powiedzieć, może to źle określę, walki, ale, że tak powiem, negocjacji, pism, różnych spotkań z PKP, no przyniosło skutek i mam nadzieję, że postanowienie zakończy w biurze notarialnym. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja, jeżeli można. Bardzo proszę, proszę, zapraszam. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, moje nazwisko Strychalska. Jestem członkiem stowarzyszenia Odnowa Włoszczowa i chciałabym się zapytać, ale to na początku moje wnioski takie. Chodzi o kosze, tak jak pan Woltański mówił, ja mieszkam na Zielonce, to jest druga strona Włoszczowy. Chodzi o to, że nie ma tam w ogóle koszy, tam chodzą mieszkańcy na spacery z psem i tak dalej. Chcemy się nauczyć, żeby Włoszczowa była czysta. Ja mam sama psa i nawet nie mam gdzie wyrzucić tych odchodów pieska ze spaceru i widzę, że pod tym względem Włoszczowa jest zaniedbana, dlatego że podstawa, nie ma koszy, nie mówiąc o osiedlu Reja 1, Reja 2, na ulicy Sienkiewicza nawet nie mamy koszów, tam jest chyba 5 koszy. Chciałabym się zapytać też pana ze Straży Pożarnej, czy my we Włoszczowie mamy salę taką, bo mamy Ochotniczą Straż Pożarną. Czy ta Ochotnicza Straż Pożarna ma taką swoją salę, jakby, czy świetlicę, coś takiego jak na przykład inne ochotnicze straże pożarne? Jest.
Bo ja się kiedyś pytałam, chciałam... Teraz było zabranie. A no, to przepraszam bardzo, no ale już będę wiedzieć, bo kiedyś się pytałam, to pan komendant Ochotniczej Straży Pożarnej powiedział, że nie mamy do dyspozycji. Do dyspozycji może nie ma, ale bo jako OSP ma taką dyspozycję. No ja się pytałam, bo chciałam właśnie wynająć tą salę i... Pod wynaję może nie ma. Pod wynaję mogą nie być, bo nie każda OSP. Udostępnienie dla mieszkańców. No tak, a na przykład ochotnicy, jeżeli są remizy gdzie indziej, to są udostępniane mieszkańcom, jak na przykład coś, co jakąś imprezę zrobić, czy coś. To nie będzie do przodu. Dobrze, bo ja nie wiem, czy dożyję następnego miesiąca, także chciałabym pogratulować naszym naszym radnym. Tak jak pan burmistrz mówił, każdy się interesuje swoimi radnymi, swoją małą ojczyzną. Także chciałabym powiedzieć, że na BIK-ie są interpelacje naszych radnych. Chciałabym powiedzieć, że pan radny Woldański wystosował 3 interpelacje, pan Gołda 5, pan Turczyński 15, pan Dudkiewicz 2, pani Właszczyk 11, pan Szafrański 21, pan Sybis 24, także gratuluję tak samo jak pan burmistrz gratulował. Pan Gieroń 12, pan Młynarczyk 12, pan Pasoń 0, pan Kupa-Rutkowska, pani przepraszam, 0, pan Suliga Krzysztof chyba 0, pani przewodnicząca. Pani Klapa 0, pani Suliga 0 i pan Wiśniewski 0. Także chciałam. Czy mogę się odnieść do tego, co pani powiedziała? Tak, rozumiem, że pani ocenia każdego radnego. Nie, ja chciałam pogratulować. Bo wie pani co, są tacy radni i ja należę do tej grupy, którzy no, nie za bardzo lubią pisać, ale proszę mi wierzyć, że jestem bardzo skuteczny. No oczywiście, ale ja Ale są różne formy działania radnego. Pisemne i inne. Inne to polega na tym, że idziemy do pana burmistrza i mamy 5 minut temat załatwiony. Tylko że tego może nikt nie widzieć, ale o skutkach się nie mówi. Rozumiem, ale ja chciałam pogratulować panom radnym za pracę. Niemniej jednak aluzję przyjąłem. I jeszcze chciałam się zapytać, to pytanie kolegi od mojego z mojego stowarzyszenia. Czy dowiedzieliśmy się, co się działo ze ściekami z punktu padliny na ulicy Partyzantów? Co się działo z tą... z Przedborskiej. Czy żeśmy się dowiedzieli, co się działo z tym ściekiem? I jeszcze jedno, chciałam panom sołtysom powiedzieć, że my Złoszczony mieszkańcy jesteśmy razem z wami rolnikami, co walczycie teraz, macie bardzo trudne, no trudne zadanie przed sobą. Także proszę pozdrowić rolników od nas i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę się odnieść do pytań. Pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja po raz kolejny powtórzę, że skuteczność radnych widzimy w efektach pracy, które są realizowane. Ja niejednokrotnie, a setki razy podczas tych 9 lat spotykałem się z wieloma radnymi. Dzisiaj na przykład spotkałem się z panią radną, radną, która przedstawiła mi problemy ze swojej miejscowości i te problemy ze swojej miejscowości z Pydochec, ale nie tylko, i te problemy zostały załatwione niejednokrotnie. Pan Stanisław Klapa, pan Wodański, pan Suliga przychodzą do mnie do gabinetu, pan przewodniczący, pan Suliga. Ja po kolei możemy wymieniać. Powiedział, że mamy już dosyć. A niejednokrotnie są sprawy załatwiane na telefon, szanowni państwo. Chyba radny nie pracuje dla statystyki, a radny pracuje dla efektów swojej pracy. Dlatego, szanowni państwo, również mogę przedłożyć, ilu radnych w ciągu tych ostatnich 9 lat, czy ostatnich 5 lat złożyło wnioski do budżetu. A
te wnioski później zostały uwzględnione w budżecie. Może trzeba Państwo takie statystyki pokazywać na bieżąco i, że tak powiem, będziemy się, że tak powiem, prześcigiwać. Dlatego, moi drodzy, nie, słowa patrzymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze o te ścieki, panie burmistrzu. Bardzo proszę pana naczelnika Ślęcaka. Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni gościeli. Jeśli chodzi o odpowiedź dotycząca odbioru tych ścieków w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego przez Urząd Gminy, na podstawie oświadczenia firmy zostało ustalone, przepraszam, na podstawie oświadczenia, że ścieki trafiały do tak zwanej zlewni ścieków w miejscowości Śmiłowo i w niewielkiej ilości do naszej oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o niewielką ilość ścieków, która trafiła do naszej oczyszczalni, zostało to potwierdzone, natomiast jeśli chodzi o zlewnie w miejscowości Śmiłowo, nie zostało to potwierdzone, a sprawa przez nas została skierowana na policję i z tego co wiem, policja ze względu na nasze uchybienia i jakby powiedzieć wartość szkodliwości dla środowiska przekazana została sprawa do sądu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś by chciał zabrać głos w temacie spraw różnych? Nie słyszę, zatem Wysoka Rado, zaproponowane porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 60. sesji Rady Miejskiej w Wieluszczowie. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w obradach dzisiejszej sesji. Życzę dobrego dnia. Dziękuję.